Nie mogłem się oprzeć. Trzeba w końcu zobaczyć, co w EAFC 24 potrafi najlepsza wersja Cristiano Ronaldo. Nie przez to, że jakoś nadzwyczajnie mnie to do tej pory ciekawiło, ale przez to, że pierwszy raz, już chyba od kilku lat, mogę w mojej co dwutygodniowej serii nagrać odcinek o karcie, na którą ani nie wydałem monet na potrzeby testu, ani też nie została pożyczona ona wraz z całym kontem od jednego z widzów. Coś takiego nie występuje u mnie zbyt często, by ciekawy gość został mi podsunięty pod nos przez samą grę, więc trudno przejść obok tego obojętnie. Tym bardziej, że jednak mówimy o karcie, która kosztuje obecnie 3 700 000 monet i chociaż jej prawdziwy overall wynosi na Strikerze 96,3, czyli nie ma tutaj żadnego negatywnego zakłamania, to jednak CR7 wersji TOTS nie posiada wciąż 5 gwiazdek słabszej nogi, no ale ma za to kartę TOTS z plusem do zgrania, więc nawet leżąc samotnie w pustym składzie, Portugalczyk ma już zapewnione 2 punkty chemii, no więc to też z pewnością wpływa na cenę tej karty. Będąc na wstępie, zapraszam Was jeszcze na nowy serwer Global S1 Football Team, na którym sam bawię się już od jakiegoś czasu, jakiego jeszcze nie było, bowiem prędkość pozyskiwania zasobów i liczba wykonywanych treningów zostały na nim znacznie zwiększone, a ponadto przez ograniczony czas każdy, kto zarejestruje się na nowym serwerze z linka w opisie tego filmiku, otrzyma dodatkowych 50 tysięcy punktów energii na start. Czekam więc na nowym serwerze i mam nadzieję, że lada moment dołączycie tu do mojego klubu, o którym poinformuję na dniach. Dawno nie widziałem się już z Ronaldo i to nawet w drafcie, chociaż kiedyś regularnie występował on w moich składach, no ale wpływ na to ma bez wątpienia jego transfer do Saudi Pro League, natomiast nawet po takiej przerwie trudno zapomnieć, że jest on najpewniej posiadaczem najbardziej unikalnego stylu poruszania się w grze, który został stworzony już dawno temu, bo bodajże w 2017 roku, gdy Cristiano był twarzą okładki i jej chciało jak najbardziej wyróżnić go spośród innych zawodników. No i to wyróżnienie utrzymuje się do dzisiaj, ale chyba ten unikalny styl biegu Portugalczyka nie przypadnie każdemu graczowi do gustu, bo w moim odczuciu, tak jak miało to miejsce już niejednokrotnie w przeszłości, tak i teraz, te wyjątkowe ruchy przekładają się na zwinność, która wypada po prostu dobrze, ale bez jakiejś wielkiej rewelacji. A jednak w statystykach oceniona jest ona na 92, więc od takiej liczby można już to nieco wymagać, chociaż ostatecznie w moim odczuciu we wszelkich ruchach u Ronaldo nie domaga jedynie tylko ona i sam dribbling jest nawet całkiem udany, tym bardziej, że wspiera go 5 gwiazdek sztuczek, a do tego Cristiano jak zawsze jest postawny i całkiem silny, więc to dryblowanie przy przeciwniku połączone jest z jednoczesnym jego przepychaniem i to sprawdza się także podczas biegu. Pamiętam, że zdarzały się problemy, iż z racji na fakt, że Ronaldo ma więcej szybkości biegu aniżeli przyspieszenia, wolno się rozpędzał i ten pace nie wyglądał u niego jakoś nadzwyczajnie okazale, więc naturalnie spodziewałem się, że tutaj mogą pojawić się podobne problemy, skoro sprint notowany jest na 94, a przyspieszenie 91, ale ostatecznie nie było z tym wielkich kłopotów i CR7 biega mniej więcej zgodnie z tym, co podaje karta, więc myślę, że mimo wszystko uznać trzeba to za plus, bo ja pamiętam jeszcze jego wersję TOTY sprzed 10 lat, gdzie miała ona 98 tempa, a na boisku miało się wrażenie, że jest go z 85. No ale trzymając się FC24, być może z wielką pomocą przyszły style gry, bo jednym z nich odznaczonym na złoto jest Quickstep, więc trudno spodziewać się, by nie miał on wpływu na grę gwiazdy dzisiejszego odcinka, tak jak też bez wątpienia sporym wsparciem są powershoty, bo jednak Ronaldo stoi już na tym poziomie, że wystarczy kawałek przestrzeni i randomowy siłowy strzał, by z reguły z łatwością pozamiatać bramkarza. Zresztą trudno czepiać się także pozostałych wszelkich uderzeń, bo jak zwykle bardzo charakterystyczne jest dla niego, że wiele akcji wykańcza chociażby piętą, nawet gdy wcale się tego nie spodziewamy, a z kolei z tym klasycznym wykończeniem też nie ma jakichś większych kłopotów, bo widać, że ono, jak i siła strzału, ocenione są na maksa, więc szkoda jedynie, że Cristiano nie ma jeszcze dodatkowo złotych finezji, bo one z pewnością fantastycznie by się u niego sprawdzały. A do tego szkoda, że brakuje piątej gwiazdki słabszej nogi, bo chociażby dla mnie jest ona ważniejsza od sztuczek, a widzę też po komentarzach, że w ogóle coraz więcej graczy uważa, że jak na tym etapie gry zawodnik nie ma 5 gwiazdek,
gwiazdek sztuczek oraz słabszej nogi, no to jest niekompletny. No, może coś w tym jest, ale fakty są też takie, że Portugalczyk ma niezwykle celną i silną słabszą stopę. No i szczerze mówiąc, nie wiem, czy testowałem zawodnika, który miał lepszą czterogwiazdkową nogę. Może jest ona taka znakomita przez te unikalne animacje, a może z racji na fakt, że podstawowe statystyki ocenione są tutaj na 99, a może przez to i przez to. W każdym razie, z czego by to nie wynikało, ostatni raz słabsza noga oceniona na 4 gwiazdki zaimponowała mi tak bardzo, chyba jak testowałem Auriego po upgrade'zie gdzieś w grudniu. Co oczywiste, Cristiano tak jak zawsze świetnie spisuje się w powietrzu, no i tego nie trzeba znowu przerabiać, ale warto zaznaczyć jeszcze, że ta karta dostępna jest wyłącznie na strajkerze i cofniętym napastniku, a nie jak kiedyś także pojawiała się na skrzydle. I też jeszcze kilka lat temu na najlepszych wersjach Cristiano no miał po 95 podań, a teraz tutaj 86, więc spadek jest tutaj widoczny i oczywiście to wystarczy napastnikowi na wszelkie dogrywanie piłki partnerom czy podstawowe wrzutki, ale jednak to nie jest obecnie jakiś najwyższy poziom rozgrywania, więc Ronaldo to typowy napastnik, który radzi sobie cały czas znakomicie, chociaż raz na jakiś czas jak się wyleje i zmarnuje jakąś dogodną sytuację, no to aż trudno pojąć, co się wydarzyło. Natomiast ogólnie czuć, że przynajmniej w tej wersji no jest to wciąż gość wnoszący jakość do gry, a nie jadący wyłącznie na swojej sławie i nazwisku, które podbija jego cenę. Dlatego oceniam go następująco, chociaż no ja osobiście raczej nie będę nim zbyt często grać. Odzwyczaiłem się już od tego stylu, a też nie pasuje on do mojego składu, więc no to jest karta dla chętnych, którzy akurat mają ze 3,5 miliona monet leżących luzem na koncie i nie mają pomysłu, na co mogliby je wydać. Ale coś czuję, że po piątkowym evencie no ciekawych opcji do zakupu będzie nieco więcej. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!